Kochani, coś w tym jest, w tym przykładzie rodziny. Nawet sobie tego nie uświadamiałem do końca, ale moi rodzice uczyli szkółkę. I tak jest, że trójka nas, bo jest nas trzech braci, uczyliśmy bądź uczymy szkółkę. Wszyscy razem. Znaczy, no, jeden brat w Cieszynie, więc coś w tym jest. Kochani, tak wiele zostało powiedziane. Ja zupełnie nic nie ustalałem z Jankiem. Nie miałem pojęcia, w którym temacie pójdzie jego tok myślenia. Więc mówię, że nie konsultowałem się z nim, nie wiedziałem, w którym kierunku pójdzie tok jego myślenia. I tym bardziej jestem szczęśliwy i dotknięty, że to, co Bóg włożył w moje serce, jest ogromnie spójne. Mam tylko problem z czasem. Więc zrobimy chyba w ten sposób, że jakby jedną, pierwszą część przekażę, a drugą myśl, która jest myślą bardziej praktyczną, bardziej życiową, która jest bardziej taką może wręcz wykładową, to chyba zostawimy na jakiś inny raz, bo nie chciałbym was zatrzymywać zbyt długo. Więc tą pierwszą część, moi drodzy, mówiliśmy o rodzinie. Oj, umknęło mi coś, muszę wrócić. Słuchajcie, rodzina, właśnie rodzina. Jedna z rodzin, muszę o niej wspomnieć, przeżywała wielki trud, a teraz wielką radość. W zeszłym tygodniu modliliśmy się o Pawełka. Rodzice jego to Grzegorz i Ruta. I na ten moment przeżywali ogromny trud. Ogromny trud. Kiedy tam mogliśmy po południu być i zobaczyć, jak to wygląda z bliska, byliśmy wstrząśnięci i było nam niezwykle przykro, że nic nie możemy pomóc. I oni sobie, ani dziecku też nie mogli nic pomóc. Jeden wielki krzyk, jedno wielkie napięcie, prężenie się, wyrywanie i przeżywali wielki smutek. Ale już po południu przyszło uwolnienie, stopniowo. Mówiłem o tym we wtorek, ale we wtorek nie byliście wszyscy. Więc chcę to dzisiaj, modliliśmy się w zeszłym tygodniu, więc przyjmijmy to jako wielką radość, że Bóg zadziałał. Już praktycznie po południu, następnego dnia to już było nie to dziecko, a dzisiaj jest w domu. Dzisiaj jest w domu, normalny, taki jak był wcześniej. Wszystko się wycofało. Lekarze do dziś nie wiedzą do końca, co się działo, ale mamy Boga, który działa. A więc chciałem to zaznaczyć jeszcze, że Bóg jest wielki ku Jego chwale. Kochani, mówimy o szczęśliwej rodzinie. W zeszłym tygodniu brat Janek Śliwka, który zwiastował, zadał takie pytanie. Czy twoje życie jest spełnione? Czy jesteś spełniony w swoim życiu? I poszedł w kierunku tematu Ducha Świętego. Napełnienia Duchem Świętym. O tym przypuszczam w przyszłym tygodniu, bo mamy rocznicę, mamy może nie tyle rocznicę, co pamiątkę zesłania Ducha Świętego, więc będziemy wracać do tego tematu. Ale ja to samo pytanie chcę tobie dziś zadać w kontekście rodziny. Czy jako rodzic jesteś spełniony? Czy jako rodzic jesteś szczęśliwy? A co mam na myśli? To w zasadzie będę powtarzał troszkę to, co mówił Janek. Kochani, szczęście rodziny, szczęście rodzica to cała rodzina zbawiona. Po pierwsze. To jest ten pierwszy element, który dziś postaram się dotknąć. Drugi element, który już dzisiaj nie zdążę, to są relacje w rodzinie. Wiecie, bo może nawet być tak, że jest rodzina cała zbawiona, a relacje nie muszą być najlepsze. Tak może niestety być. Nie powinno, ale może być. Więc to jest jakby drugi aspekt, o którym już dzisiaj nie będę wspominał, w swoim czasie do niego wrócę. Ale rodzina zbawiona. Kochani, jest to ogromną radością dla całej rodziny, dla rodziców, kiedy wszyscy jesteśmy jedno, kiedy wszyscy jesteśmy zbawieni, kiedy wszyscy mamy ten sam cel, te same pragnienia, te same marzenia, tą samą drogę. Niezwykłe, cudowne, ale odwrotnie, jakim ciężarem, niejednokrotnie tragedią jest to, kiedy tak nie jest. Kiedy nasze dziecko idzie w świat.
gdzie skupiam się na tej relacji dziecko, rodzice, rodzice, dziecko, czy matka, dziecko, bo taki jest temat tego dnia, ale wiem, że przeżywacie w swoich domach inne może sytuacje, mąż, żona, a może odwrotnie, to rodzice są niezbawieni. Więc słuchając tego, dopasuj sobie to wszystko do sytuacji własnego domu. Ale będę się skupiał bardziej na tej relacji rodzice-dzieci. Więc powtarzam, jaki to jest czasem ogromny płacz, ogromny trud. Zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko chodziło tutaj, było z nami, a niestety gdzieś wybrało inną drogę. I myślę, że dla rodzica naturalnym jest to, co powinien robić. Naturalnym, że zostały mu kolana, że została mu modlitwa, że zostało to jedno wołać do Boga, aby Bóg go uratował. I zresztą niejedno świadectwo słyszeliśmy o tym, jak Bóg to uczynił. Ale moi drodzy, chcę Słowem Bożym dziś zachęcić was do takiego świeżej zachęty, aby podjąć na nowo ten bój. Bo to jest tak, kiedy to się wydarzy na bieżąco, to wtedy to jest ostre. To wtedy nikt nam nie musi o tym przypominać. Ale jeśli to już są lata, to czasem dobre jest przypomnienie. To czasem jest dobra zachęta. Bo jeśli to już trwa długo, to czasem nasze kolana omdlewają. Więc otwórzmy Treny, drugi rozdział. Będziemy czytać werset 18 i 19. Końcówka tego 19 wersetu jakby precyzuje, o kogo chodzi. Precyzuje, pod jaki adres jest skierowana ta modlitwa. Podnieś ku niemu swoje dłonie za duszę twoich dziatek, za duszę twoich dzieci. Więc w tym kontekście są te wersety. Ja więc werset 18 od początku. Wołaj głośno do Pana. Jęcz, córko syjońska. Wylewaj łzy jak strumień we dnie i w nocy. Nie pozwalaj sobie na wytchnienie. Niech nie odpoczywa twoja źrenica. Wstań, narzekaj w nocy. Na początku straży nocnych wylewaj jak wodę swoje serce przed obliczem Pana. Podnieś ku niemu swoje dłonie za duszę twoich dziatek, które omdlewają z głodu na rogu każdej ulicy. Dzieci, które omdlewają z głodu. Dzieci czy inni członkowie rodzin. Moi drodzy, to jest duchowa prawda. To jest duchowa prawda. Nasze dzieci mogą wyglądać kapitalnie. Mogą wyglądać przeszczęśliwie. Mogą mieć niejedną maskę. Ale w duszy wewnątrz jest tęsknota. W duszy wewnątrz jest głód. W duszy omdlewają z głodu. Bo tak Bóg ich skonstruował. Bo tak Bóg nas skonstruował. Zwłaszcza wtedy, jeśli już wcześniej poznały Pana. Tego nie da się zagłuszyć. Można stylem życia temu zaprzeczać. Czasem te, może nawet i nałogi, czy jakieś inne nieczystości, czy cokolwiek, w co wchodzą, to tak naprawdę jest zagłuszaniem bólu, który tkwi w ich sercu, które omdlewają z głodu na każdej ulicy. Moi drodzy, Słowo Boże zachęca nas do postawy wołania. Słyszeliśmy to, ale do postawy takiej zdeterminowanej modlitwy. Ileż tu jest czasowników, które mówią wołaj, krzycz. I to w taki sposób niesamowity. Czytam raz jeszcze. Wołaj głośno do Pana. Jęcz, córko syjońska. Wylewaj swoje łzy jak strumień. Pomyśl teraz o swojej sytuacji. O swojej rodzinie. Być może twoje dziecko już od lat gdzieś tkwi w złym. Czy twoja modlitwa wygląda właśnie tak? Czy to jest takie tylko jeszcze wspominanie? Jeśli straciliśmy na intensywności naszej modlitwy, to niech dziś Boże Słowo nas zachęci. Wołaj, krzycz i nie pozwól sobie na odpoczynek. Czytamy. Nie pozwalaj sobie na wytchnienie. Niech nie odpoczywa twoja źrenica, czyli nawet kosztem snu. Kosztem snu. Wołaj, krzycz. A mamy obietnicę, moi drodzy, że Bóg się tego dotknie. Że Bóg się dotknie naszych dzieci, naszych próśb. Kochani, pamiętacie może Annę, matkę Samuela? Ona przeżywała wielki dramat tego, że nie ma dziecka.
Jak myślicie, ile razy ona była w świątyni wcześniej? Nie wiemy, ale wiele razy. Wielokrotnie ona była w świątyni wcześniej. I wiem, że na pewno się modliła, ale nagle coś w niej pękło. Wiem, że na pewno w domu się modliła, ale przyszedł moment, kiedy coś przelało czary goryczy jej i zaczęła wołać taką modlitwą. Zaczęła krzyczeć do Pana. Uznana była przez kapłana, przez Heliego za jakąś niezrównoważoną. I on to nie obchodziło. Ona wylewała swoje serce. To była modlitwa tak dramatyczna. Moi drodzy, często jest sytuacja taka, że Bóg czeka na taką modlitwę rodziców. Że Bóg czeka na taką modlitwę, kiedy będziemy wylewać swoje serca przed Panem, a Pan Bóg tego dotknie, tej sytuacji. Kochani, mamy wspaniałe obietnice. Może jedną z nich przeczytam z Księgi Michałasza 7:7. Lecz ja będę wypatrywał Pana. Będę wyczekiwał Boga mego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Słyszymy to? Mój Bóg mnie wysłucha. Habakuk mówi, jeśli zwleka z odpowiedzią, będę oczekiwał i przyjdzie. Moi drodzy, więc czyńmy to. Ale to, co powiedziałem do tej pory, myślę, że jest tylko takim lekkim przypomnieniem. Taką zachętą troszkę, bo wiem, że chyba matce czy ojcu nie aż tak bardzo trzeba przypominać, kiedy jego dziecko jest w świecie. To jest takie dosyć naturalne. Ale moi drodzy, chciałbym dzisiaj zapytać się tych rodziców, które dzieci są w zborze. Albo niektórych, których, powiem tak, dzieci jeszcze są w zborze. Może to zabrzmiało tragicznie, ale moi drodzy, czy serce twojego dziecka jest w zborze, jest z Bogiem, czy tylko jego ciało? Bo różnie bywa. Kochani, chcę tego aspektu dotknąć. Dlatego, że w tym momencie potrzebna jest taka sama reakcja. Jest potrzebna taka sama modlitwa. Taka sama zdeterminowana modlitwa. Jeśli twoje dziecko jest rozrywane pomiędzy Boga a świat. I może jeszcze jest tutaj z tobą, ale tak naprawdę z sercem już jest w innym miejscu. Wtedy tą samą modlitwą, taką samą determinacją powinieneś wołać do Boga. I to może już nie być tak bardzo oczywiste, bo nie widać jeszcze konsekwencji. Drogi rodzicu, pomyśl przez chwilkę. Co tak naprawdę wiesz o swoim dziecku? O swoim nastolatku? Tak szczerze pomyśl. Czy naprawdę wiesz, co ono przeżywa? Czy naprawdę wiesz, z czym się zmaga? Czy naprawdę wiesz, jak blisko lub jak daleko już jest od Boga? Czy wiesz, czym się karmi? Drogi rodzicu, czy wiesz, czym się karmi? Co ogląda? Czy wiesz, jakie muzyki słucha? Czy wiesz, w jakim towarzystwie się obraca? Czy to wiesz? Bo jeśli nie wiesz, lub masz wątpliwości, to skąd masz pewność, że tragedia nie stoi u drzwi? To skąd możesz mieć pewność, że za niedługo powie ci, że wybiera inną drogę? Więc, drodzy rodzice, chciałbym zaapelować i zachęcić do tego, abyśmy byli czujni, abyśmy obserwowali, rozmawiali z swoimi dziećmi. I tutaj przeplata się już ten drugi wątek, który dziś pominę, relacje. Relacje. Ale reakcją twoją powinna być dwojaka. Twoją reakcją, czy naszą reakcją powinna być dwojaka. Modlitwa. Ten krzyk modlitwy, który podaje nam Słowo Boże, które wcześniej przeczytałem. Ale po drugie, kochani, nasze praktyczne działanie. Ogromnie spodobał mi się ten przykład, który brat Janek wspomniał. Kiedy mały Mojżesz był w zagrożeniu śmierci, matka zrobiła wszystko. Wszystko zrobiła, co mogła zrobić. Użyła niekonwencjonalnego sposobu, aby go uratować. Zrobiła wszystko, co było w mocy rodzica, żeby go uratować. Drogi rodzicu, musimy robić wszystko praktycznie, co w naszej mocy,
żeby dziecko uratować, żeby dziecko nie poszło w świat, żeby dziecko nie zostało przez diabła pochłonięte. I powtórzę tą samą myśl, którą zacytowałem na początku, kiedy mówiłem o festiwalu, kiedy mówiłem o ewangelizacji, że Pan Bóg zrobi to, co niemożliwe, czyli uratuje twoje dziecko, jeśli ty zrobisz wszystko, co jest możliwe. I to jest na tyle ważna myśl, że wręcz ją zapisałem. Jeśli tam można ją wyświetlić, bo czasem to, co zobaczymy, to zostanie dłużej. Jeśli tam Michał będzie w stanie ją wyświetlić, to sobie zobaczcie, że Pan Bóg zrobi to, co niemożliwe, jeśli my zrobimy wszystko to, co jest możliwe. Moi drodzy, żeby to było jaśniejsze, to ja posłużę się pewnym przykładem. Przykładem prawdziwym. To jest przykład z życia naszych przyjaciół. Wsłuchajcie się na moment. To jest rodzina, która ma kilka dzieci. Nie chcę mówić szczegółów, żebyście się nie domyślili, choć nie znacie pewnie ich, to nie z naszego zboru. Obaj wierzący jako narzeczeństwo poznali się, oddali swoje życie Bogu, więc w małżeństwo weszli już jako ludzie wierzący. Dzieci wzrastały, dzieci się ponawracały, chodzili wszyscy razem do zboru, ale w pewnym momencie jeden z synów zaczął mieć jakieś problemy. I niby pozornie było wszystko okej, ale w relacjach coś było widać, że coś zaczyna być nie tak. Chodził do zboru jak najbardziej, chodził początkowo na szkółki, potem na młodzieżowe, ale coś widać było, że dzieje się nie tak. Moi drodzy, rodzice robili wszystko, co możliwe. Czyli dopilnowali tego, że był na każdym młodzieżowym. Dopilnowali tego, że był na każdym spotkaniu. Że był na wszystkim, co było możliwe. Żeby był z ludźmi wierzącymi. A z drugiej strony podjęli bój modlitwy. Ale wiecie, taki apogeum się dopiero zbliżało. Okazało się, że on wdepnął głęboko w narkotyki. Że jego życie się staczało. Chłopak wierzący, chodzący na młodzież. I wtedy tym bardziej podjęli bój modlitwy. Ale przyszedł czas wakacji. I powiedzieli mu, pojedziesz na obóz młodzieżowy. On powiedział, nie, nie ma mowy, nie pojadę. A oni mu powiedzieli, pojedziesz. I kiedy przyszedł ten czas, to on się zapierał, że nie. Spakowali go. I praktycznie siłą, to jest dość drastyczny przykład, praktycznie siłą wpakowali go do samochodu i zawieźli na stację PKP. Drogi rodzicu, zrobiłbyś to? Ktoś się oburzy, no jak to? A jego wola? No jak to? Jak można tak na siłę? Moi drodzy, pojechał, zmuszony, a oni wrócili do domu, post i modlitwa. Te dwie rzeczy. Oni zrobili wszystko, co jest możliwe, a Pan Bóg dokonał tego, co jest niemożliwe. Pan Bóg go dotknął. Ten chłopak tam nawrócił się szczerze po raz drugi. Życie Bogu oddał w taki sposób, to już chyba minęło 10 lat, więc to nie były chwilowe emocje. On do dzisiaj jest Bożym sługą i to takim niesamowitym. Służy Bogu z taką pasją, głównie w ewangelizacji. Niesamowity Boży człowiek. Został uratowany dlatego, że też rodzice zrobili, co mogli. A więc, moi drodzy, chcę zaapelować do tego, do was, abyśmy byli mądrzy. Bo czasem sama modlitwa, choćby jaka była, to za mało. Bo Bóg od nas oczekuje, że też zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Kochani, postarajmy się jeszcze na moment cofnąć jakby wstecz w wieku dziecka. Kiedy dziecko jest młodsze, kiedy dziecko jest tam, nie wiem, podstawówka czy wczesne gimnazjum, czy ma wierzących przyjaciół? Niezwykle ważne. To może się okazać kluczowe. To może się okazać kluczowe w dalszej jego drodze. Czy ma wierzących przyjaciół? Nie będę tu teraz już dawał przykładów, choć mam, ale ze względu na czas ich ominę. Jeśli nie ma, jeśli twoje serce boleje nad tym, że nie ma, to masz znowu dwie rzeczy do zrobienia. Kolana, modlitwa, modlitwa z determinacją, ale znów praktyczne działanie.
Praktyczne działanie. Działaj, zrób wszystko, co możliwe, żeby ich znalazł. Zrób wszystko, co możliwe, żeby ich miał. A co jest możliwe? Słyszeliśmy przed chwilką ogłoszenia o obozach. Możesz zrobić, żeby twoje dziecko było na obozie. Możesz. Możesz się modlić, ale możesz działać praktycznie. Możesz spowodować, żeby dziecko twoje było na wszystkich spotkaniach weekendowych, na zimowiskach, na każdym młodzieżowym. My, drodzy, mieliśmy ten czas kiedyś w domu, kiedy dziewczyny w tamtym wieku, gimnazjum i starsze, przecież nie miały prawa jazdy. Zawsze przywoziłem na 18, a odbierałem czasem przed północą. Czy to było fajne? Też bym wolał mieć wolniejszy wieczór. I nie zawsze się dziewczynom chciało iść, przynajmniej na początku. Moi drodzy, my dużo możemy zrobić. Tak jak brat Janek powiedział, my jesteśmy za nasze dzieci odpowiedzialni. I wiecie, kiedy tak patrzę na rodziców i mówię tutaj bardzo szeroko, nie myślę tylko o zborze, myślę dużo szerzej, to czasem jestem przerażony ich biernością w tym kontekście. Jestem przerażony, że tak jakby nie widzieli albo nie zależało im na tym, że dziecko jest porywane przez diabła. Modlitwa i praktyczne działanie. Tak jak powiedziałem, drugim filarem rodziny szczęśliwej są relacje. I o nich też musimy w mądry sposób zadbać. Ale to może już kiedyś innym razem.